Jedziemy po takim trakcie bardzo równym. To jest tak zwana szpilko strada. Czyli można też nie tylko wózkiem. Nie tylko wózkiem. Ale w szpilkach, ale osoba starsza. Dokładnie. Czyli to jest dla każdego. Osoba nie, też nie, niedowidząca na przykład, wiesz. Że jestem w Radzie Konsultacyjnej do spraw osób z niepełnosprawnością przy prezydencie Wrocławia, który taką komórkę stworzył na rzecz tego, żeby słuchał głosów osób z niepełnosprawnością. Bo one wiedzą najlepiej. Dokładnie, bo my to przeżywamy na co dzień. Teraz się spotkamy z kimś dla mnie bardzo wyjątkowym. Już jest chyba który, nawet. Tak, to jest Weroniczka, która... O, patrzcie, rozbieram jest mi, się. Jest mi bardzo szczególna. Mam z nią też fajną historię. I ona dzisiaj przyszła w szpilkach. W ogóle ma najpiękniejsze nogi na świecie, prawda, jakie znam. Chodź do nas. Cześć, Agato. Cześć. Co panie łączy? Co miło. I co nas łączy? Przyjaźń. Tak. Często chodziłyśmy na chłopaków. Na chłopaków! Ale to było dawno temu, nie denerwuj się. Mam taki pomysł, żebyśmy cię poprosiły, żebyś opuściła to grono. Dobra. A ja sobie tutaj z tą panią sprawdzę wszystkie nasze wiadomości. Pa! Chodź, uciekamy przed tym deszczem. No to opowiedz mi, od kiedy znasz tą Agatę? No znamy się 16 lat. A jak się poznałeś? Na basenie. Ja uczyłam się, jak zostać instruktorem pływania osób niepełnosprawnych. Agata mi została przydzielona. Jak ją zobaczyłam i ona się do mnie uśmiechnęła, ja do niej. I już tego dnia umówiłyśmy się na kawę. Bardzo szybko byłyśmy. Od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego uśmiechu. Powiedz właśnie, a propos tego uśmiechu, bo ciągle zastanawiam się, czy ten uśmiech to jest opakowanie pierwsza klasa, a w środku czasami go nie ma i jest smutek i cały ciężar jej, no niełatwego życia. Agata jest człowiekiem. Jest człowiekiem, nie jest maszyną. Czyli miewa trudne momenty. Miewa. Natomiast rzeczywiście ona jest taką osobą, która ma taką siłę w sobie, że lepiej niż inne osoby radzi sobie z takimi rzeczami. Czy to choroba spowodowała, że jest silniejsza, że jest mocniejsza? Doświadczenia życiowe na pewno zmuszają osoby albo do poddania się, albo do walki. I ona jest takim właśnie... Fajterem. Fajterem. To jest jakiś herosta nasza Agata. No jest. Jest.